Co wydarzyło się w Płocku, Polsce i na świecie? Przekrój Tygodnia to nowa wspólna audycja KRDP FM i Petro News, w której posłuchacie opinii lokalnych polityków na tematy ważne dla każdego z nas. Emisja w każdą sobotę o godzinie 12.10. Zapraszamy. Przekrój Tygodnia. Dzień dobry, Agnieszka Stachurska. Witam Państwa w programie Przekrój Tygodnia. Moimi gośćmi są dzisiaj wiceprezydent Roman Siemiątkowski, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam Państwa. Radny Marek Krzysztofiak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Państwu. Oraz pan Maciej Krzemiński, dyrektor zarządu jednostek oświatowych w Płocku. Witam Państwa, dzień dobry. I jak łatwo po moich gościach się domyślić, będziemy rozmawiać dzisiaj o sytuacji w oświacie i polskiej, i płockiej. Przypomnę tylko, że do 25 marca potrwa referendum strajkowe zorganizowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w ramach prowadzonego sporu zbiorowego w tych placówkach, gdzie nie osiągnięto porozumienia co do podwyżek wynagrodzenia zasadniczego o 1000 zł. Po zakończeniu etapu referendum okaże się, czy nauczyciele rozpoczną strajk, którego termin już zaplanowano na 8 kwietnia. Jeśli tak się stanie, strajk będzie przebiegał prawdopodobnie również podczas egzaminów gimnazjalnych, które odbędą się od 10 do 12 kwietnia oraz egzaminu ósmoklasistów w dniach 15-17 kwietnia. Być może strajk będzie również trwał w maju, kiedy to rozpoczynają się egzaminy maturalne. Ministerstwo Edukacji Narodowej już zapowiedziało, że w komisjach egzaminacyjnych będą mogli zasiadać nauczyciele z innych placówek, co ma zapobiec utrudnieniom podczas egzaminów. Dlaczego ten strajk w tak ostrej formie przebiega właśnie teraz? Panie prezydencie, od pana bym zaczęła. No to na to pytanie mnie jest trudno odpowiedzieć, bo nie miasto jest organizatorem tego strajku, tylko Związek Nauczycielstwa Polskiego, również i NSZZ Solidarność, bo przecież wiemy, że w Krakowie strajkują członkowie Solidarności. A dlaczego akurat, nie wiem, nie mam pojęcia, ale myślę, że no każdy termin jest dobry. Tak sobie Związek Nauczycielstwa Polskiego, myślę, że przede wszystkim wcześniej prowadzono mediacje z Ministerstwem Edukacji Narodowej, z rządem, apelowano, proszono, wnioskowano, zapowiadano akcję strajkową. Jeżeli nie było żadnej reakcji władz, no to dojrzała decyzja pewnie do tego, żeby podjąć już bardziej radykalne kroki i rozpocząć całą procedurę przystępowania do strajku, bo jak wiemy, w ustawie o związkach zawodowych i o strajku jest wszystko opisane, jakie procedury należy po kolei spełnić, żeby strajk był legalny. I myślę, że rok szkolny to tylko od września do czerwca, więc to też nie jest tak dużo czasu. Jakiś tam termin trzeba zawsze było wybrać, zawsze to jest przed czymś lub po czymś. I pewnie władze ZNP się tym kierowały, tak samo jak i władze Solidarności. Panie Marku, co pan sądzi? To znaczy, chciałbym sprostować to, co powiedział pan prezydent, bo trzeba rozróżnić strajk organizowany przez ZNP 8 kwietnia od akcji protestacyjnej związków zawodowych. NSZZ Solidarność prowadzi od kilku lat już własną akcję protestacyjną, ma własny harmonogram i my nie włączamy się do strajku jako Solidarność ZNP. Akcja w Krakowie nie jest tożsama z akcją ZNP. Jest to jedna z form, którą w ramach protestu może zastosować Solidarność. W regionie śląskim była na przykład manifestacja nauczycieli, więc to różne formy można wybrać. Oczywiście no ZNP wybrało tą najostrzejszą formę już w tej chwili strajku z podaniem daty. U nas jest troszeczkę inaczej. Jest sztab protestacyjno-krajowy, jest akcja protestacyjna trwająca już dłuższy czas, ale to akurat oddzielnie, że tak powiem, od ZNP. Ja może, jeżeli mam tutaj się wypowiedzieć, dlaczego strajk, no to by trzeba powiedzieć kilka zdań szerzej, jeżeli pani redaktor pozwoli. No bo tu można powiedzieć, już nie będę wracał do czasów komunistycznych, ale po 1989 roku tak się jakoś stało, że oświata, pracownicy oświaty zawsze jakoś byli na końcu, jeżeli chodzi o płace, o podwyżki. I to się działo bez względu na to, jaki rząd był w Polsce. Zawsze były akcje protestacyjne, zawsze były domaganie się, już pomijam sprawy programowe, reformy, już w tej chwili, jeżeli mówimy tylko o strajku, o pieniądzach, bo tak naprawdę o to idzie ten strajk, no to zawsze byliśmy tymi chłopcami do bicia, gdzie zawsze było najgorzej. No podobnie było w ostatnich latach, przecież od 2012 roku nie było żadnych podwyżek.
płac, jeżeli chodzi o oświatę, jeżeli chodzi o miasto. No przecież ja przypomnę, że dodatki ostatni raz nauczycieli, dyrektorów wzrosły w 2014 roku. Uprzedzając pana dyrektora Krzemińskiego, ja nie liczę tych procentowych, panie dyrektorze, ułamkowych sum, że jeżeli państwo daje 5%, to jakby mamy procentowo dodatki naliczone, no to też tam 2 złote czy 3 złote z automatu i jest. Ja mówię o normalnych negocjacjach, które wielokrotnie jako radny zgłaszałem. Pan prezydent Nowakowski nawet chyba 2 lata temu podczas sesji budżetowej publicznie powiedział, że jeżeli chodzi o wychowawstwo, tak, popiera, że tu rzeczywiście jest tyle pracy. No później niestety zabrakło pieniążków. Także to 5 lat już nie mamy dodatków w mieście. Jeżeli chodzi o administrację i obsługę, no to ostatnia podwyżka była po listopadowej w 2017 roku, w listopadzie, nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Płocka, 180 zł zasadniczej pensji na etat. No i w tym roku też nie ma pieniędzy dla tych grup zawodowych, mimo że też kilkakrotnie występowałem. No do tego jeszcze się nałożyło, według mnie te podwyżki dla nauczycieli 3 razy 5%, w kontekście innych sum, które rząd przeznacza i na politykę społeczną, i chociażby na służby mundurowe, że 650 zł od razu i w następnym roku 650 zł, myślę, że to był taka iskra, która już no, zapaliła ląd. Że jak gdyby my dostaniemy 3 razy 5, tak, czyli to będzie tam w sumie około 500 zł, a policjanci dostają od razu 650 i za rok znów 650. Wydaje mi się, że to już ostatecznie no, spowodowało tak duże niezadowolenie w szkole. Ja już tu nie chcę mieć akcji ZNP, bo dla mnie jest to akcja akurat polityczna, a nie pracownicza, ale mówię, to inny związek organizuje, mają do tego prawo, więc ja nie chciałbym tutaj ich oceniać. Według mnie to jest ta sytuacja, którą starałem się przedstawić, jeżeli chodzi o finanse i zawsze deprecjonowanie oświaty przez każdy rząd, obojętnie jakiej opcji, no spowodowało, że rzeczywiście przy innych 1000 plus, 500 plus, tak, 1100 dla emerytów, no mówię 650 dla służb mundurowych, to wszystko spowodowało tak duże niezadowolenie, że no może nie wiem, może ZNP akurat postanowiło to wykorzystać i referenda w szkole trwają. Ja nie wziąłem udziału w referendum, więc nie chciałbym się też na ten temat wypowiadać. Ja zapytałam, dlaczego akurat teraz? Dlatego, że i to pan również, pan radny potwierdził, że od 2012 roku te wynagrodzenia były zamrożone, prawda? Do 2015? Ile nie, nie. To w 17 była, Maćku, waloryzacja chyba 1,3%. W 17, 5 lat, 12, 13, 14, 15, 16 nie było nic. No właśnie, ale od 2017 roku te podwyżki coroczne jakieś są. Dlatego... To znaczy, pani Agnieszko, ja... Jako zupełny laik pytam, dlaczego akurat teraz, skoro te podwyżki zaczęły być. Ja może nim pan prezydent. Przepraszam, no nie to, że zaczęły być, bo te podwyżki to oczywiście w 17 roku była tam nieznaczna, o czym wspomniałem. 1,3%. W 18 było też podwyżka nieznaczna, niewiele ponad 5%. Oczywiście niedoszacowana przez Ministerstwo w subwencji. Miasto ze swoich środków musiało do tego dołożyć 5 milionów złotych w tych 2 latach, ale ja jeszcze na chwilę się odniosę do tego, o czym powiedział pan przewodniczący. Panie przewodniczący, po pierwsze, nie zgadzam się z tym, że ZNP, że to jest strajk polityczny. Pan ma swoje zdanie, ja pozostanę przy swoim. Oczywiście. Jest to roszczenie pracownicze, jest jeden postulat, 1000 zł na etat i nie ma tam żadnych postulatów politycznych, więc nie wiem, dlaczego pan mówi, że to jest strajk polityczny. Jeżeli będę mógł odnieść się, to wytłumaczę. Dobrze, po drugie, to niezależnie, czy Solidarność idzie z ZNP, czy idzie oddzielnie, ale protestuje przeciwko niskim zarobkom w oświacie i to jest poza dyskusją, czyli również Solidarność, znaczy może nie w całości, bo nie było, nie wiem, czy było państwo referendum przeprowadzane w tej sprawie, ale jest grupa członków Solidarności, którzy są niezadowoleni z polityki rządu w tym zakresie, bo przypominam, że wynagradzania nauczycieli to jest domena rządu i rząd powinien o to dbać. Jeżeli w 80 roku wśród postulatów, 21 postulatów, był drugi, to był prawo do strajku. I teraz nauczyciele korzystają z tego, co Solidarność wywalczyła w 80 roku i jest to kontestowane, jest to, są deprecjonowane. No przepraszam bardzo, to nauczycielom nie wolno strajkować i zabiegać o swoje sprawy, o swoje interesy. Jeżeli uważamy, że zawód nauczyciela jest zawodem szczególnym, społecznie bardzo odpowiedzialnym, tak jak pielęgniarki, położne, nauczyciele, policja, to niech władza o nich zadba.
niech tak ustala wynagrodzenia, żeby ci, ta grupa zawodowa nie musiała protestować. A kto się o nich upomni? I bardzo dobrze się upominają, bo rzeczywiście wynagrodzenia nauczycieli są rażąco niskie. To wiemy najlepiej, bo poproszę zaraz pana dyrektora Krzemińskiego, żeby to skomentował, ile nauczyciele zarabiają i jak to wygląda w subwencji. No nie wiem, czy mogę prezydent się... Nowakowski twierdził w 2015 roku, powiedzieć, że nauczyciele zarabiają godnie bo i około 5 jeszcze w tamtym tysięcy... roku. Państwo pewnie nie zrozumieli, co miał na myśli, bo relatywnie do... Co autor miał na myśli? Relatywnie w stosunku do nauczycieli pracujących w innych miastach, w Płocku te zarobki są na wysokim poziomie, ale relatywnie w odniesieniu do innych miast. Jesteśmy w czubie. W tym, ale to nie znaczy, że obiektywnie zarabiają dużo, bo nie zarabiają dużo. Spośród nauczycieli innych miast zarabiają dobrze, ale to i tak jest za mało w stosunku do kosztów utrzymania i zarobków innych grup zawodowych. Tak, to jest prawda, że nauczyciele w Płocku zarabiają bardzo wysoko w stosunku do innych miast. No, na Mazowszu wyprzedza nas jedynie Warszawa, jeśli chodzi o wynagrodzenia, co nie oznacza absolutnie, że nauczyciele w ogóle zarabiają dużo, bo wysokość wynagrodzeń zasadniczych ustalana jest przez ministra edukacji narodowej. To nie samorząd ją ustala. Pensję zasadniczą. Natomiast problemem jest to, że w ostatnich latach podwyżki, które te drobne podwyżki, które były wprowadzone od 2017 roku, wdrażane są w ten sposób, że tylko część środków na ich skutki pochodzi od rządu, czyli jest zawarte w subwencji oświatowej, a znaczną część pieniędzy na te podwyżki musi wyasygnować samorząd ze środków własnych, z innych źródeł niż subwencja oświatowa czy dotacja. I to są fakty niepodważalne. Można tutaj pokazywać wiele wskaźników. Nie wiem, czy bardzo proszę. To w tej sytuacji będzie łatwe, ale... No pan dyrektor i pan prezydent tyle razy przedstawiali na sesji, W 2017 roku była podwyżka 1,3%, a standard na jednego ucznia w subwencji wzrósł o 0,28%. Jest rozbieżność? Jest. W 2018 roku była wdrożona podwyżka w wysokości 5,36% od 1 kwietnia, co daje roczny skutek około 4%, a subwencja, czyli standard finansowy w subwencji wzrósł o 2,2%. W tym roku jest podwyżka od 1 stycznia, już ją wdrożyliśmy. I tutaj ta podwyżka jest w wysokości 5%, a standard finansowy wzrósł o 2,95%. W każdym z tych przypadków miasto dopłaca swoje środki finansowe. I to jest faktem, że można to pokazywać w różny sposób, na przykład porównując te wynagrodzenia, które są gwarantowane w ustawie Karta Nauczyciela, te minimalne, które musi płacić samorząd, w przeciwnym wypadku musiał płacić dodatek wyrównawczy. Jeśli się weźmie tylko te wynagrodzenia, to również wzrost subwencji nie daje tyle środków, żeby móc zapłacić te podwyższone wynagrodzenia. I tutaj mam też takie dane, że na przykład w roku 2017 te minimalne wynagrodzenia, ja mówię, to są wynagrodzenia czysto teoretyczne, bo one wynikają wprost z ustawy, gdzie jest podane, jaki stopień awansu powinien otrzymywać kwoty na podstawie ustawy budżetowej. Tam jest podana kwota bazowa. I w roku 2017 te minimalne podwyżki w Płocku to jest kwota 3,494 miliona, a subwencja była, tam nastąpił zbieg takiej okoliczności, że trochę spadła nam liczba uczniów, ale subwencja była niższa o ponad 650 tysięcy złotych. Czyli miasto musiało podzielić się tymi podwyżkami, zapłaciło 75%, a z rządu dostało 25%. W roku 2018 na tą minimalną podwyżkę wynagrodzeń wydaliśmy prawie 7,3 miliona.
Subwencja była wyższa tylko o 3 miliony złotych. W roku 2019 to później się te skutki tych podwyżek nakładają, prawda, bo to, co nie było doszacowane w poprzednim roku, przechodzi na rok następny jako niedostatek. I w roku 2018 w wyniku tego zbiegu podwyżek z tych 3 lat powinniśmy otrzymać na same tylko podwyżki wynagrodzeń łącznie z tą z 19 roku około 14 milionów złotych. Ale równocześnie mieliśmy znaczny wzrost liczby uczniów przeliczeniowych, który wynika między innymi z tego, że jest reforma oświatowa i mamy podwójny rocznik w szkołach ponadpodstawowych. Przyjdą do nas uczniowie również ze szkół spoza miasta, prawda? Będzie ich więcej. I to jest rzeczywiście przewidziane w algorytmie, tylko problem w tym, że środki, które dzieli minister finansów, minister edukacji, są zbyt małe, żeby wystarczyły i na jedno, i na drugie. W rezultacie subwencja powinna być wyższa o około 23 miliony, a my dostaliśmy więcej o 14,5 miliona. I ta dysproporcja narasta z każdym rokiem. Ja powiem więcej, w roku 2014 dokładaliśmy do oświaty na wydatki bieżące około 110-115 milionów. W ostatnich 2 latach zaczynamy dokładać w okolicach 150 milionów. I to są też fakty, można je sprawdzić w budżecie. Inaczej by po prostu nie można było tych podwyżek wdrożyć i wypłacić, gdyby nie środki własne miasta. To wdrożyć musimy, nie można nie wdrożyć tych podwyżek. Na tym skończymy i spotykamy się tuż po przerwie. Przekrój tygodnia. Dzień dobry, witam po przerwie. Przypomnę, że moimi gośćmi są dzisiaj pan Roman Siemiątkowski. Witam. Pan Marek Krzysztofiak. Dzień dobry. I pan Maciej Krzemiński. Dzień dobry. I wracamy do tematu strajku nauczycieli, planowanego strajku nauczycieli. Ja tylko w nawiązaniu do tego, co pan Maciej powiedział nam przed przerwą, przytoczę tutaj wyjaśnienie Ministerstwa Edukacji, które przysłano do naszej redakcji w nawiązaniu do wypowiedzi pana prezydenta Nowakowskiego. I tutaj nam ministerstwo wyjaśnia, że subwencji oświatowej zapewniono środki na podwyżki dla nauczycieli w pełnej wysokości, ale że jednym z głównych czynników, który ma wpływ na wysokość subwencji dla samorządu, jest zmiana liczby uczniów, ich wzrost i spadek. W przypadku znacznego spadku liczby uczniów zdarza się, że subwencja dla danego samorządu spada w danym roku. I taka sytuacja miała miejsce w 2017 roku w Płocku, kiedy subwencja dla Płocka nieznacznie spadła o 0,4% przy jednoczesnym spadku liczby uczniów o 6,3%. W 2018 roku subwencja dla Płocka wzrosła o 3 miliony, to jest o 1,8% przy spadku liczby uczniów o 0,8%. Natomiast w 2019 subwencja dla Płocka wzrosła o 14,6 miliona złotych, czyli o 8,6% przy wzroście liczby uczniów o 2,4%. Takie są wyliczenia ministerstwa. Ja chciałem powiedzieć, znam ten tekst. Chciałem powiedzieć, że te liczby przytoczone tutaj przez ministerstwo moim zdaniem są takim manipulowaniem, bo przecież subwencja nie jest naliczana na liczbę uczniów rzeczywistych, tylko na liczbę uczniów przeliczeniowych. Uczeń uczniowi nie jest równy, jeśli chodzi o koszty. Mamy w Płocku uczniów, którzy kosztują nawet ponad 10-krotnie więcej niż normalny uczeń. Wynika to z tego, że oddziały na przykład w szkołach specjalnych mogą liczyć do 4 uczniów. No często zdarza się, że mają mniej, bo akurat nie ma tylu uczniów. Też na skutek przepisów Ministerstwa Edukacji nie można łączyć niektórych niepełnosprawności i mamy zamiast 4, to mamy 2 uczniów tylko w oddziale. Oddział kosztuje tyle samo. Czy jest w nim 25 uczniów, czy 2, koszty dla nas są takie same. Dodatkowo jeszcze w takim oddziale często należy organizować dodatkową pomoc. Chodzi tu o pomoc nauczyciela, czy o nauczyciela wspomagającego. Tak jak powiedziałem, koszty w takim przypadku często
przekraczają dziesięciokrotność wydatków na normalnego ucznia. I nie należy brać pod uwagę liczby uczniów rzeczywistych, bo zresztą to wynika wprost z algorytmu subwencji. Tam się nie bierze pod uwagę liczby uczniów rzeczywistych, tylko liczbę uczniów przeliczeniowych. I liczba uczniów przeliczeniowych w roku 2017 spadła nie o 6%, czy nawet tam więcej, 6,3%, tylko o 0,66%. W roku 2018 liczba uczniów spadła nie o... 0,8 mówiło ministerstwo, tak? 0,8 o... 0,38%. W roku natomiast 19 wzrosła nie o 2,4, tylko o 5,5%. I na to powinny być pieniądze. W tym jest właśnie problem, że posługujemy się innymi danymi, bo ministerstwo liczy, biorąc pod uwagę uczniów, ale przecież uczeń uczniowi, tak jak powiedziałem, nie jest równy i trzeba to uwzględniać. Po to jest algorytm subwencji, żeby go stosować. Panie Marku. No powiem troszeczkę, że jestem zagubiony, bo poruszyliśmy temat strajku. Pan prezydent raczył tutaj sporo demagogii powiedzieć. Pan dyrektor przerzucił się na subwencje, podaje różne dane, słupki. Myślę, że będzie to niezrozumiałe dla słuchaczy. Nie wiem, do czego mam się teraz odnieść. Może już dokończę tą subwencję. Panie dyrektorze, pan jest 20 parę lat dyrektorem tutaj w zarządzie jednostek. Ja jestem kilkanaście lat radnym z przerwą na jedną kadencję. Ja nie pamiętam, żeby kiedykolwiek, którykolwiek prezydent, władza, obojętnie od opcji politycznej, żeby była sprawa jasna, był zadowolony z subwencji. Ja pamiętam, że pan dyrektor zawsze wyliczał, że zawsze brakowało i zawsze brakuje. To by trzeba było teraz się zastanowić, dlaczego brakuje i być czy jest to zgodne z prawem, ta subwencja, która wpływa, czy nie, bo jeżeli nie jest zgodna z prawem, to miasto powinno zaskarżyć do sądu, wystąpić o zmianę prawa w tym zakresie. Czy jest to zgodne z prawem, czy możemy jako... Ale ja chciałem dokończyć, panie proszę, prezydencie, bo proszę, pan wiele mówił, no, ale pan już tutaj próbuje nawiązać rozmowę. Czy jest to zgodne z aktualnymi przepisami prawa, tą sumę, którą my otrzymujemy, czy możemy ją zaskarżyć, na przykład, że jest za niska. Trudno jest udowodnić, że subwencja jest za mała, ale chciałem przypomnieć, że w latach 90., kiedy powstała ta subwencja, bo przedtem to były szkoły finansowane z budżetu państwa wprost, kiedy utworzono ten specjalny fundusz nazwany subwencją oświatową, intencja władz była taka, że ta subwencja ma pokrywać wszystkie koszty. Z czasem to się zaczęło coraz bardziej rozmywać i my mamy świadomość tego, że dokładamy, bo na przykład przedszkola są zadaniem własnym. Zadaniem własnym, oczywiście. To o tym pamiętam. Chodzi tylko o to, że w ostatnich 3 latach ten wzrost wydatków w stosunku do subwencji jest bardzo drastyczny, dramatyczny, więc... Znaczy, ja bym musiał mieć wtedy dane, jakie były wcześniejsze, 5 lat na przykład wcześniej, tak, 6 lat dalej, ja nie chciałbym... Ostatni raz, to nie jest pierwszy taki raz, bo mieliśmy taką podobną sytuację w roku 2001-2002, wtedy, kiedy ministrem był pan minister Handke i też dał... No nie, w drugim już nie Handke, w drugim już Łubacki. No to w pierwszym. Dał samorządom subwencję za małą, brakowało wiele czasu to trwało, zanim samorządy udowodniły, że była za mała i skończyło się to dymisją. No i tak może powinno być. Ja tylko powiem, tylko przepraszam, dlaczego rozmawiam o pieniądzach? Dlatego, że pani redaktor zacytowała pismo z Ministerstwa Edukacji Narodowej i dlatego pan dyrektor Przemiński się do tego odniósł, udowadniając, wykazując, że ministerstwo się myli. Panie prezydencie, ale temat, który pani redaktor pierwszy podała, no to był strajk, więc ja chciałem się do tego odnieść. Pan prezydent się odniósł, a potem, żeby zakończyć subwencję, a odniosę się, jeżeli dam radę się odnieść do... Bardzo proszę, subwencja, ja już tylko powiem tak, Solidarność od wielu lat zamiast subwencji domaga się dotacji, bo to byłyby pieniądze znaczone, by nie było problemów, panie dyrektorze. Nie wiem dlaczego każda władza nie chce na to iść. Może dlatego, że znaczona. Albo przejąć
wynagrodzenia nauczycieli i wtedy nie ma problemu. Tak jest, więc to jest to. Poza tym ja pamiętam na ostatniej sesji budżetowej, ja pytałem pana skarbnika o subwencję, bo rok temu, kiedy była ta podwyżka, pan dyrektor zabierał głos w imieniu pana prezydenta na sesji, tłumacząc, że miasto wiele milionów dopłaciło. W tym roku pan skarbnik powiedział, że jest zaskoczony, tak, bo jest nawet subwencja wyższa niż miasto myślał, więc jestem zaskoczony listem pana prezydenta Nowakowskiego w sprawie subwencji i tym, co mówicie, bo ile tam, 2 miesiące temu no, była wyższa niż planowano, teraz okazuje się, że się dowiaduje, że jest ileś milionów znowu niższa, więc tu troszeczkę mi nie pasuje. Ja się nie znam na tym dokładnie, tu powinien być ktoś z Ministerstwa Finansów, może który z panem dyrektorem rozmawiał. Ja tylko odpowiem króciutko, dobrze? Problem jest w tym, że w październiku, 15 października minister finansów przesyła do miast, do wszystkich samorządów informacje o wysokości subwencji. Taką wstępną informację, która służy do przyjęcia projektów budżetów poszczególnych samorządów. I okazało się, że wtedy ta subwencja właśnie była taka dość przyzwoita, ale ostateczna kwota subwencji podawana jest po uchwaleniu ustawy budżetowej i tam minister ma miesiąc czasu na przekazanie tej informacji. No i właśnie w tym jest problem, że jak przekazał nam informację o ostatecznej kwocie, to okazało się, że ona jest 2 miliony 730 tysięcy mniejsza niż ta, która miała być. I może dlatego ministerstwo nie chce dać tego subwencji, bo wtedy łatwiej jest tym manipulować, prawda? I minister, ja się nie dziwię wcale. Każde każdej władzy. Ale ja nie mówię o ministerstwie. Minister dzieli dokładnie tylko to, co ma, prawda? Jasne. Jeżeli ma za małą kwotę, no to podzieli. Wracamy do tematu strajku, nam się czas już kończy. Tak nam się czas kończy, a tutaj pan prezydent tyle powiedział wątków, że nie wiem, czy dam radę spamiętać i odpowiedzieć, bo panie prezydencie... A ja nie zadawałem pytań. Ale pan pomieszał wszystko, pan jakiś tam 80. rok wrócił, prawo do strajku nikt nikomu nie zabrania. Strajk nie jest nigdzie kontestowany, prawie wszystkich placówkach w Płocku odbywają się referenda, bo żeby był strajk, trzeba wejść w spór zbiorowy, całą procedurę przeprowadzić referendum, wyznaczyć termin strajku. I to się odbywa, więc ja pierwsze słyszę od pana, że w mojej własnej szkole było referendum, jest większość, więc ja nie wiem. Rząd jest oburzony, że nauczyciele chcą strajkować. Ja tak przecież oglądam wiadomości i wiem, jakie są... Panie prezydencie, każdy rząd, ja strajkowałem w 93 roku, trzy tygodnie i to był rząd Anny Suchockiej, a więc teoretycznie rząd też no, z tej strony sceny politycznej, do której mi zdecydowanie bliżej. Pamięta pan przecież doskonale ten strajk. Zakończył się niczym. Za 3 tygodnie nie otrzymałem poborów, znaczy pensji, no bo za co? Strajkowaliśmy, jeszcze przegraliśmy i skończyło się to dymisją rządu Suchockiej właśnie. Jeszcze zostaliśmy wykorzystani politycznie tak naprawdę. Jako Solidarność wtedy. Więc ja wiem, co to jest strajk, pan mi nie musi tłumaczyć. Ja nikomu nie zabraniam prawo do strajku. Członkowie związku mają pełną dowolność, ja tylko mówię, że my jako struktura nie bierzemy w tym udziału, bo byśmy musieli wejść w spór zbiorowy, a my nie możemy wejść razem z ZNP, bo mamy inne postulaty. Nasze postulaty są 15% podwyżki pensji zasadniczej dla wszystkich pracowników w szkole od stycznia 2019 i drugie 15% pensji zasadniczej od stycznia 2020. I to są postulaty od kilku lat. To nie pojawiły się nagle i to jest suma summarum nawet więcej niż 1000 zł, ale rozłożone na 2 lata, bo jak się podaje, że 700 tysięcy nauczycieli, to pan tutaj Krzemiński wyliczy nam za chwilę dokładnie, jest 1000 zł pensji zastaniecie, to nauczyciel dyplomowany dostanie 1800 zł. To jest nierealne, żeby 1800 zł dać podwyżki na tą chwilę, bo tak by to mniej więcej było. Nie, ja mówię brutto, 1000 brutto i do tego idą te wszystkie 34%, 20% wysługa lat, jakieś tam motywa. Tak, to będzie 1000, który rząd realnie razy 700 tysięcy to da? Dlatego to jest pierwszy powód, że to jest strajk polityczny, bo jest nierealny do spełnienia. Ale da mi pan, ale pan występuje w roli ZNP, bo nie wiem. Ja wiem, że pan jest wieloletni członek ZNP, ale może teraz już nie. Ale może już nie teraz. Panie prezydencie, a druga sprawa, wie pan, jakoś tak dziwnie, że od 2012 nie było żadnych podwyżek. W mieście nie ma 5 lat podwyżek, dodatków. Przedszkola są w gestii nauczycielskich. Przedszkola są w gestii samorządu, pracownicy administracji i obsługi są w gestii samorządu i cały czas się walczy o parę groszy. Dodatek motywacyjny wzrasta.
Dodatek motywacyjny za pana prezydenta nauczyciela Nowakowskiego, pana prezydenta nauczyciela Siemiątkowskiego wzrósł o 1% przez 8 lat. Nie o 1%, o 2%. Przepraszam, w 2011 roku to był jeszcze budżet Mileskiego realizowany, 11%. Ale za kadencji prezydenta... 11%. A za kadencji pana prezydenta Nowakowskiego, o ile pamiętam, to chyba w 2014 roku. Przepraszam, w 2013 roku od września było podwyższenie do 11%. Przepraszam, 2013-2014 o 2% wzrosło przez 8 lat za pana prezydenta Mileskiego, o ile nie pamiętam, z 2 do 10 chyba procent wtedy wzrosło. Z 2 do 10% wzrosło, a tutaj za nauczyciela wzrosło 2 lata przez 8 lat i od 5 lat nie ma wzrostu. Ale dacie mi dokończyć, bo jest 2 do 1, pani redaktor, ja bym prosił w przyszłości. Ja nie reprezentuję tu ani rządu, ani nikogo. Ja mam jeszcze jedno ważne pytanie, które panu chciałam zadać na zakończenie, a zostały nam 2 minuty, ale dam panu Markowi jeszcze dokończyć. No bo ja bym chciał dokończyć i z tym prawem, z prawem do strajku również. Wszędzie wszystko się odbywa. Solidarność dzisiaj, pewnie państwo słyszeliście, bo w mediach dosyć głośno o tym, zbiera się sztab krajowy protestacyjno-strajkowy Solidarności Komisji Krajowej, który tak naprawdę jest dla nas wyrocznią, bo jest też sztab protestacyjno-krajowy Sekcji Krajowej Oświaty Regionalne, ale tak naprawdę dzisiaj władze związku po rozmowach z rządem, po rozmowach z prezesem Kaczyńskim, bo przecież nie jest tajemnicą, że 25 lutego władze związkowe spotkały się z premierem Morawieckim, między innymi minister Zalewską, z prezesem Kaczyńskim i dzisiaj ma być decyzja tak naprawdę, czy Solidarność ma konkretny program dalej protestu, strajku, czy ewentualnie coś się dogadano, bo na tą chwilę niewiele wiemy. To tak a propos tego, że razem nie strajkujemy, co nie znaczy, że ludzie, członkowie Solidarności nie mają wolnej ręki. Chcą, mogą brać udział w referendum, mogą brać udział jako pracownicy w strajku. Dobrze, ostatnie pytanie, bo naprawdę nam się czas skończy. Szef ZNPS, pan Sławomir Broniarz powiedział: strajk to nie wszystko, mamy w ręku potężny oręż, jakim jest promocja uczniów. Jeśli go wykorzystamy, to edukacji grozi kompletny kataklizm. Chciałabym zapytać panów o opinię, co sądzicie na temat tej wypowiedzi? Ja tylko powiem tyle, że pan, z tego co wiem, pan Broniarz się z tego wycofał. Powiedział, że właśnie się nie wycofał, tylko powiedział, że jeżeli ktoś się poczuł urażony, to przepraszam. No tak. Ale nie wycofał się z tej wypowiedzi. Ale myślę, że nie. To musiałbym dokładnie przeczytać to, co powiedział pan Broniarz i jak on to potem komentował, bo było to bardzo szeroko w mediach ogólnopolskich omawiane. Powiedział dokładnie, nie było moim celem, tak, aby urazić jakiegokolwiek ucznia czy rodzica. Jeżeli tak się stało, to mogę oczywiście przeprosić i tak to czynię. I to było wszystko. A no i to wystarczy za komentarz. Ja nie komentuję tego. No ale tu brak słów, żeby cokolwiek komentować, bo bym musiał używać słów jakichś takich na ostrych, których nie chciałbym na antenie używać. To jest dowód kolejny, że chodzi tu tylko o politykę, nie o żadne sprawy pracownicze, no bo grozi zniszczeniem de facto paru milionom uczniom możliwości promocji. Poza tym weźcie państwo pod uwagę, jaki jest termin tego strajku. Założę się, że jeżeli nawet 8 dojdzie do jakichś jednodniowego strajku, to następnie wróci to nowa akcja strajkowa przed wyborami do Parlamentu Krajowego, bo teraz będą wybory Europarlamentu i to jest dla nas dowód, że to jest akcja polityczna. My, powiedziałem, mamy konkretne postulaty już od kilku lat. Dzisiaj będzie postanowienie Sztabu Krajowego. Na pewno, jeżeli rząd nie ustąpi, z naszych postulatów będzie akcja protestacyjna i to silna Solidarność. A ja uważam, że to nie jest strajk polityczny, tylko strajk ekonomiczny. Jest to walka o lepsze zarobki nauczycieli, wszystkich pracowników oświaty. Tak jak powiedziałem, w oświacie, w szkole zawsze jest jakaś, jest się przed czymś. Zawsze przed czymś i zawsze każdy strajk, kiedy by nie był, to zawsze by na coś tam miał wpływ. Może na przykład nie można by było wystawić ocen na koniec semestru, bo akurat byłaby za długa przerwa i trzeba by było gdzieś te zajęcia odrabiać. To też by, prawda, byłby powód do tego, żeby powiedzieć, że to jest strajk polityczny. Taka jest specyfika pracy szkoły i każdy termin może budzić takie właśnie jakby refleksje u kogoś, że on tak to postrzega. Ja uważam, że ten strajk nie jest polityczny. Strajk, o którym wspomniałem w 1993 roku, został złamany tym, że przeprowadzono ostatecznie matury. I w tym momencie było koniec
strajku, koniec możliwości wygrania strajku. Można zawsze przeprowadzić akcję strajkową, no ale żeby ona miała skuteczna, była skuteczna, jakiś termin trzeba wybrać taki, no rzeczywiście godzący w jakiś tam, no w ja men, w jakiś sposób. Jak rząd zamierza panie prezydencie, przepraszam, egzaminy, jeżeli będzie w trakcie strajku, jeżeli będzie. No jest to prawie niemożliwe, ale są możliwość powołania innych komisji. Ale ja to jestem przeciwko temu, ja tego nie popieram. Panie prezydencie, poza tym rząd gwarantuje te minimalne płace. Naprawdę prezydent może nawet płace minimalne podnieść jak Trzaskowski w Warszawie. Nic nie szkodzi, żeby 350 zł dołożyć każdemu prezydentowi do płacy zasadniczej. Podnieść wreszcie dodatki, żeby 100 parę złotych nie było za wychowawstwo, a 500 złotych dać. Jest to w gest pana prezydenta. Macie pieniądze na wiele innych spraw. Macie wiele innych spraw, panie prezydencie. Macie wiele innych wydatków, które idą niekoniecznie dobrze, więc 196 zł. 196 zł dodatek za wychowawstwo przy takiej biurokracji, to jest skandal. To jest waszych gestii. Czemu tego nie robicie 5 lat, a włączacie się politycznie właśnie do strajku? Ja będę strajkował nie politycznie, tylko będę strajkował propracowniczo. A wy niestety robicie to tylko jako polityka. Macie, mając takie oręże i miliardowy budżet w ręku, dołóżcie tym nauczycielom 202 zł do wychowawstwa. To i jaki to koszt w skali miliardowego budżetu? Ale czemu tego 5 lat nie robicie? Teraz jest demagogia. To nie jest demagogia, bo przyszłość będzie strajk przeciwko wam. Budżet oświaty to jest 1/3 tego budżetu. 1/3, ile z tego jest subwencji? 150, no właśnie, 185 milionów, tak? Czyli 100 milionów już jest z budżetu. 150 milionów to jest środki, to jest 150 milionów to jest nasz środków Urzędu Miasta Płocka. Ten subwencja to jest 185,5 miliona, a wynagrodzenie nauczycieli 180 milionów. Panie prezydencie, wystarczy zejść z tych fikcyjnych etatów, które tworzycie i podwyższyć dodatki nauczycielom, co jest waszym gestem. 5 lat tego nie robicie. Skandal. Dwóch nauczycieli rządzących miastem. Dwóch nauczycieli rządzących miastem. A resztę utrzymanie szkół? Brak słów, panie prezydencie. Ja na zakończenie powiem tylko, że całym sercem jestem za nauczycielami, bo sama pochodzę z rodziny nauczycielskiej. Moja mama jest nauczycielką i dwie siostry są nauczycielkami i ciocia jest nauczycielką. Ja również miałam zostać nauczycielką. Natomiast niestety, znaczy ja generalnie uważam, że w całej budżetówce powinno się podnosić wynagrodzenia, bo to daje pieniądz do obrotu na rynku i uważam, że to napędzi nam gospodarkę. No natomiast z przykrością niestety muszę pochylić się nad listem otwartym Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej, Koalicji Młodzieżowych Rad na Rzecz Praw Ucznia i zgodzić się z tym listem. A w tym liście jest napisane, że każda grupa zawodowa ma prawo do strajku, ale nie można tego robić kosztem uczniów. To właśnie oni będą największą ofiarą takiego rozwiązania, a do tego nie możemy dopuścić. Zdecydowanie nie zgadzamy się na to, żeby promocja uczniów była orężem w walce o wyższe płace nauczycieli. Karanie niewinnych uczniów brakiem promocji do następnych klasy z uwagi na inne czynniki niż osiągane wyniki w nauce jest niedopuszczalne. I z tym myślę, że wszyscy tutaj się zgodzimy, że ten argument w tej dyskusji nie powinien być podnoszony. Pytała nas pani o komentarz do tego, co powiedział pan Broniarz, no to ma pani komentarz. Dokładnie tak i mam nadzieję, że nauczycielom uda się w racjonalny sposób wynegocjować podwyżki, bo naprawdę im się należą. Oczywiście. Też uważam, że nauczyciele powinni zarabiać godnie. Ale dobrze by było, gdyby to było robione jednak w porozumieniu z rządem i przy stole. I by każdy rząd przynajmniej po te 5% dawał. Żeby działo się to racjonalnie, być może należy zaplanować podwyżki w najbliższych 20 latach, zaplanować je konkretnie w każdym roku, konkretna kwota. Być może to nauczycieli by faktycznie usatysfakcjonowało. I żeby strony sobie ze sobą rozmawiały na ten temat, żeby był dialog, żeby była rozmowa. I żeby był dialog bezpośredni, a nie medialny, który nigdy zbyt wiele dobrego nie przynosi. Nie wiem, ale chyba tego nie. Dziękuję bardzo. Pani redaktor, mogę zakończyć? Zawsze takie będą Rzeczypospolite, jak i ich młodzieży chowanie. Nadto przekonany jestem, że tylko edukacja publiczna zgodnych i dobrych robi obywateli. Słowa Jana Zamoyskiego z 1600 roku z aktu prawdziwe. Fundacyjnego Akademii Zamojskiej. I nadal prawdziwe. Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi był pan Roman Siemiątkowski. Dziękuję bardzo. Pan Maciej Krzemiński. Dziękuję. I pan Marek Krzysztofiak. Dziękuję państwu. A z państwem widzimy się i słyszymy już za tydzień. Przekrój tygodnia.